Niewielki i Bobry. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj tak eksperymentalnie wybrałem sobie inną drogę z przedszkola Dżuny na siłownię. No i korek od razu wpadłem. No może nie tak typowy korek, bo się przesuwam, ale jadę nie swoim tempem, tylko cudzym. Piękna pogoda jak na razie, słoneczko świeci, aż chętnie się wstawało. No i udało się dzisiaj bez problemu z Dżunku wybrać. Ona nie lubi wstawać rano, ale jak się to właściwie podejdzie do niej, to wszystko da się ogarnąć. Zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Żeby dobrze wejść w ten tydzień, to oprócz tradycyjnej siłowni, czyli masy, będzie teraz trochę cardio. Umówiłem się z Leszkiem na ping-ponga wczoraj na live, więc no, słowo się rzekło. Pozostaje mieć nadzieję tylko, że warunki do gry będą lepsze niż ostatnie. Chyba rzeczywiście jest lepiej. Spoko. Nie widzę kałuż tutaj dookoła. Pięknie, da się grać. O, idzie Lechu. Dobry timing. Dzień dobry. Jak forma? Bardzo dobrze. Witam. Mam nadzieję na serdecznie. Kto by się martwił wynikami, mój drogi? Chyba, że wygram, wtedy oczywiście o tym opowiem. No dobra, to my w takim razie pingielka. Hello. Hi. My już po meczu, już nie będę nawet wyniku podawał, z litości dla przeciwnika. Ale dzisiaj gra była, no była bardzo dobrze się grało, bardzo fajna gra. Teraz chwila, próbka, pierwszy raz w historii, w życiu dziewczyna Leszka próbuje swoich sił. Początki są trudne, najważniejsze po prostu próbować. Bardzo lubię ping-ponga. Człowiek takie cardio dochodzi jeszcze. Super gra. No dobra, trzeba się powoli zbierać. Już po siłowni, ale jeszcze przed prysznicem. Wezmę dzisiaj się za to. No powinienem się wziąć już po prostu. Trzeba zciąć troszeczkę trawę, wyrównać. Nie, wprawdzie nie jest jeszcze jakoś nie wiadomo jak zarośnięte, ale lepiej teraz, nim będzie za późno. Rybki pływają sobie. Czyli oczko wodne ma się nieźle całkiem. Takie małe listeczki, było ich dosłownie parę sztuk. Taka rzęsa jakby. Co tu się dzieje w tej wodzie? Się tam trzęsło aż. Co to? Matko. Masz strach. Jezus, tam coś jest, zobaczcie. A nie, to ryby je po prostu skubią. Tak, liścia trzeba będzie wyjąć, a tutaj jest jedzenie po prostu i one sobie od dołu skubały. Skubane. Dobrze. Nie martwcie się, teraz Was nakarmię, maluchy. A więc prace domowe, moi drodzy, prace domowe. Praca idzie dosyć sprawnie, muszę powiedzieć. System zbudowany z tych przedłużaczy sprawdza się. Co prawda się wypinają co chwilę, trzeba biegać i poprawiać, no ale z grubsza daje radę. Tam już chodnik wycięty, tam jeszcze nie. Wokół dróżka wygolona, tam już zrobione. Tutaj wszystko dopiero do zrobienia. Także jeszcze trochę przede mną, ale lubię tę robotę. Przed chwileczką odwiedzili nas z policjanci. Trzech policjantów po cywilu. Pan w pełnym umundurowaniu. To są zresztą motory. I stoją tam, rozmawiają właśnie z sąsiadką i z sąsiadami. To co się okazuje, że ostatnio kiedyś tutaj z tydzień temu czy dwa tygodnie temu Freddy mówił, że w nocy ktoś mu się włamał, po prostu odsunął okno i tam jakimś patykiem wygrzebał, miał saszetkę, w której miał trochę pieniędzy, to mu zginęło, a wczorajszej nocy, tu jest szkoła, to jest budynek szkoły i wczoraj w nocy jakieś dzieciaki włamały się do szkoły, coś tam ukradły stamtąd i prawdopodobnie tędy uciekali.
No i przyszedł do nas w związku z tą kamerą, którą mamy tam na górze. Czy możemy udostępnić nagranie z wczorajszego dnia, z wczorajszego wieczoru, właściwie wczorajszej nocy. Więc tutaj robią rozpoznanie pomiędzy sąsiadami, chodzą, pytają. I tak żeśmy troszeczkę pogadali sobie, pogadaliśmy. Panowie nie mówią dobrze po angielsku, ja po khmersku, no tyle żeśmy się podstawowych tematach dogadali, ale na szczęście jest jeszcze dzisiaj Asia, więc przyszła później, jeszcze nam tutaj pomogła. Natomiast, no właśnie, jeszcze powiem, bo ja już nie słyszałem, już się zająłem tutaj dalej robotą. Co chwilę się urywają. Zająłem się tą koszeniem. A jak wychodzi, to po prostu no, pożegnałem się tak składając ręce normalnie, jak tutaj się przeżegna. On mówi, i tam pomiędzy sobą rozmawiają, mówią, że o, bardzo ładny gest, że już nawet Khmerzy nie zawsze to robią. No, to taka sytuacja. W każdym razie policja na rewirze, policja na ulicy. Chodzą od miejsca do miejsca, od domu do domu, patrzą, co można by się dowiedzieć. No, to tak, to tyle. Dobra, ja wracam do roboty, bo zgłodniałem już, a chciałbym skończyć przed jedzeniem. Nie, nie skończę tego przed jedzeniem. Znowuż mi się zerwała żyłka. To mam. Idę zjeść, ale najpierw szybciutki prysznic, bo nie będę wchodził do kuchni się śniadał. Także szybki prysznic, a potem wrócę. No to już została dosłownie taka końcóweczka, no aż żal, no jeszcze tam tak naprawdę. Gdyby tam nie musiał kosić, to już bym machnął ręką, ale dobra. To już od razu pewnie skoszę też z tyłu za domem. A co? Będę dzielił robotę. A to jest kotek, a zostawię was z kotkiem. Powiedz coś, kotek. Nie bądź taka. Co ty, jakaś taka nietowarzyska jesteś? Ja już po prysznicu przebrałem się, ale nie ma Asi. Nie sądzę, żeby się chowała teraz. A nie, nie chowa się. Ach, bo robi suknię dla tej znajomej z Niemiec na ślub. I just came, baby, ask you, do you want to eat? Let's go eat. Jak wygląda robota z góry? Z góry wygląda najlepiej zawsze. Wiadomo, bo daleko. Może bym tutaj sobie zrobił? Nie wiem, jak pada, to za głośno będzie. Jednak w tamtym pokoju będzie biuro. Będzie studio na kanał do słuchania. Właśnie. Po to taka kamera jest. Matko, jak pysznie pachnie. I to jest też robione na bazie kimchi. Kapitalne. Kimchi, bakłażan, papryka, mięcho. Asia z ryżem. Ja wersja sauté. Bezryżowa. Zasłużyłem. Będę zatem godnie jadł. Smacznego. Czy jest idealnie? Nie jest. Czy jest lepiej? Jest lepiej. No, tak. Kawałek dobrej, nikomu niepotrzebnej roboty. Drugi prysznic. I można zabierać się za następne rzeczy. No w ostatniej chwili koszeniem się uporałem, bo no zobaczcie, jak szybciutko, błyskawicznie po prostu zmieniła się pogoda. To jest typowe dla tego regionu. W jednym momencie dosłownie. Słońce gaśnie, deszcz leci w dół. No to chwilę poczekam w domku, a później wymyślę sobie, co dalej robić. Dzisiaj rano przed wyjazdem do szkoły jeszcze wypakowałem, to wyciągam jakieś rzeczy, tak luzem miałem wrzucone kartki Juny w plecaku. Zobaczcie, co znalazłem. I love you, daddy. Serduszka. Proszę, jak pięknie. Słodkie to takie. Nawet nie pokazała tego, tylko tak sobie w plecaku leżało. Miałem to w ogóle wyrzucić. Ale tak rzuciłem okiem, patrzę. O, jakie to słodkie. Dobra, są tu słodycze, a ja muszę zasuwać. Właściwie to tam wyrzucę. Muszę zasuwać do restauracji, bo elektrycy mają być za chwilkę. Naprawić tą taką ustereczkę, którą tam mamy. Zwarcie jakieś. Jakiś duży kondukt pogrzebowy idzie. Żałoby. Bardzo dużo ludzi. Młodych ludzi. Tu wykluczone, że znowu któryś z uczniów coś się stało. Jadą tutaj do pagody.
szczęście w nieszczęściu. Moje polega na tym, że ja jadę przeciwną stroną Riverside. Z tej strony jeszcze. Widok tak, to chyba uczniowie ze szkoły. W dużym stopniu. A ja będę przed deszczem. Nie jestem już w restauracji. Tutaj też będę musiał przyjechać z tą podkaszarką i zrobić porządek. Dzisiaj restauracja nie czynna, mamy poniedziałek, no ale akurat dzisiaj mogą przyjechać elektrycy, więc jestem, powinien już być. Mam nadzieję, że nie pojechali sobie. Dzisiaj przy śniadaniu wywiązała się taka rozmowa z Asią. Powiedziała, że chciałaby pojechać tam, pójść na siłownię. Mówię, no to chodźmy razem, pójdzie sobie na tą siłownię, co ja. No mówi, nie z tobą, ja chcę iść osobno. Ja mówię, no to ty chcesz iść tam, żeby ćwiczyć, czy masz jakiś inny koncept? No mówi, nie, bo słyszałem właśnie, że w tej drugiej siłowni, Ankor, coś tam, tam chodzi bardzo dużo przystojnych facetów, chciałem sobie pójść popatrzeć sobie troszeczkę. Mówię, no, to ja ci powiem, jak chcesz iść w tą stronę, to ja mogę ci opowiedzieć o paru historiach z siłowni od siebie. I tak zaczęła się pewien monolog, który wyglądał mniej więcej w ten sposób. Pierwsza rzecz, która osobiście mnie irytuje, to są te właśnie wypinżone panienki, które przychodzą na siłownię. Bardzo często w tej chwili przychodzą nie same, tylko przychodzą już z kimś, kto je nagrywa. Są to zdjęcia, są to filmy i to jest udawanie ćwiczenia. Uśmieszek i do foty, albo do szorcika, albo gdzieś indziej. Zmiana szybka urządzenia, zmiana urządzenia. Potem jest jeszcze lansik, przytarcie. Woda czasami, że spocona jestem i koniec. I wychodzą. 5 minut, 10 minut i znikają. Tylko kręcą po siłowni, przeszkadzają ćwiczyć. Ale to pies trącał, bo prawda jest taka, że chciałem powiedzieć o pewną retrospekcję taką nawet przytoczyć, bo retrospekcję przytoczyć, to będzie retrospekcja po prostu, a przytoczona będzie historia, która się przytrafiła mi. Ja, niektórzy Państwo pewnie być może wiecie, ja byłem grubszy. Ja byłem grubszy i cięższy przede wszystkim, ważyłem prawie 100 kg, 98,5 kg dokładnie. I to był taki moment, w którym bum, odezwał się już dzwon taki, że no nie, pierwszy raz w życiu mogę przekroczyć stóweczkę, a tego bym nie chciał, to już jest taka granica w mojej głowie i zabrałem się za siebie. Poszedłem na siłownię i zacząłem się po prostu odchudzać w kwestiach żywieniowych. No i na tej siłce, z racji masy, na początku było jak sobie, tak sobie, ale po paru miesiącach zaczęło to już wyglądać. Może ciało jeszcze cały czas nie schudło i ono było cały czas jeszcze takie, nie widać było tego fit, powiedzmy sobie, ale już te ciężary tam jakieś mogłem sobie podźwigać. No i tam między innymi właśnie chociażby, nie wiem, wyciskałem tutaj po trzy dychy z każdej strony sobie tak na lekko w ogóle, tak pyk. I potem przyszedł taki moment, że nagle zacząłem chudnąć, tak, ale tak codziennie tak po pół kilograma. I spadłem 15 kilo. I poszedłem na siłownię i kładę się na tej ławeczce, sztangielka, ciężary założone oczywiście tradycyjnie, tak jak zawsze, i hop! Zero, jak przyspawane. No to wstałem, mówię, kurde, założyłem nie te obciążenia, przecież jak nic, 100%. Poszedłem dookoła, patrzę z jednej, 15 z drugiej 15. No, wszystko się zgadza. Coś tu jest nie tak. Jeszcze raz. Zero. No to jest najbardziej wstydliwa w ogóle akcja. To jest najgorsza rzecz, kiedy nie dałem sobie rady z ciężarem i muszę wstać, zdjąć po ciężarku i jeszcze raz. Wstać jeszcze raz. Zdjąć jeszcze po ciężarku. Koniec. To jest wstyd taki na maksa, że najlepiej tak naprawdę w takiej sytuacji to jest nie dałem rady wstać i odejść po prostu
najlepiej wyjść z siłowni w ogóle, bo to obciach. Niby nikt nie patrzy, ale człowiek już ma w głowie na 100% wszyscy patrzą, oceniają. Leszczy. Druga taka sytuacja, która, no nie ukrywam, że sam się czułem fatalnie, szczególnie właśnie po zrzuceniu kilogramów, no to jest sytuacja, w której, prawda, ja sobie tam ustawiam jakiś ciężar i dorzucam troszeczkę, ledwo, ale idę, kończę, kolej za mną wchodzi, chudy taki, pyk, 15 kilo więcej i od razu. Taki wstydzik lekki i znikam. No, to jest wstydliwa sytuacja, natomiast coraz częściej zdarza mi się właśnie inaczej. Ktoś tam schodzi, złazi z tej maszyny, ja podchodzę. Dowalam sobie i jadę. I chociaż wcale na razie nie widać, żebym jakoś specjalnie był przypakowany, to muszę powiedzieć, że przy utrzymaniu tej wagi, minimalnie ona około 2 kg mi skoczyła do góry, bo ja spadłem do poziomu takiego 83-85 kg, to utrzymywałem przez pewien czas. W tej chwili to jest bardziej 86-87, ale to wynika z tego, że mięśnie są cięższe niż tłuszcz, prawda? I to nie to, że mi tłuszczu przybyło z powrotem, tylko no, troszkę buduje się tam ta masa po prostu, no, tak, żeby nie ukrywać. No i w każdym razie to uczucie, kiedy ja sobie teraz dorzucam trochę więcej i pyk, jest kapitalne. Generalnie siłownia daje niesamowitego kopa, strasznie pozytywną energię i zachęcam każdego. Jak nie chcecie pójść ćwiczyć, tylko chcecie sobie walnąć w twocie i ponagrywać się i w ogóle jak fantastycznie na tej siłce i w ogóle jak ja jestem super modny i fit, to też, tylko wtedy idźcie na inną siłownię, nie idźcie tam gdzie ja, bo szkoda na to wszystko patrzeć. No dobra, to taka była tylko historyjka z mojej strony, długawa trochę, pewnie nieśmieszna i nie wnosząca wiele w życie niczego, ale była. Kłaniam się. Dziękuję. Tak się w tym wszystkim tutaj zapatrzyłem, że to nie nagrałem, ale byli panowie i naprawili, co najważniejsze, naprawili, także już wszystko powinno dalej działać normalnie, bo mieliśmy problem, sprzęgało się gdzieś coś, tam gdzieś było przepięcie. Nie mogliśmy zapalać w ogóle zewnętrznych lampek, ani naszego logotypu, także już wszystko na razie działa i oby było tak jak najdłużej. Wracam na chatę, po drodze tylko zajadę na chwileczkę do Adama. Przyjechałem i przyłapałem na gorącym uczynku od razu. Lucky. To jest mojej córki. Jak mogłeś? Cześć, dzień dobry, Leila. Tak, ty jesteś porządna, tak? Ten, łapserdak. Będziesz odkupował. Cześć, Stefan, dzień dobry. Ty nie musisz odkupować. Dzień dobry. Można, bo idę? Dzień dobry. Dzień dobry. Raz jeszcze, bo mi się wyłączyła kamera odruchowo. Przyjechałem do ciebie na chwilę po drodze. O, miło. Zrobili w ristorante. No dobrze. Prąd. Powinno wszystko działać już. Dobrze, tydzień się zaczął. Dobrze, że się zaczął w ogóle. To najważniejsze. No dobra, to ja na razie wyłączam kamerę, bo pogadać trzeba. U Adasia już posiedziane, a teraz czas pojechać po dżuny. Była ostra ulewa, no tak naprawdę, no zresztą zobaczcie sobie Państwo sami, jak to wygląda. Wszystko mokre, no bo w strugach deszczu było i była taka obawa, że nie będę jechał motorem po dżuny, tylko będę brał samochód, ale proszę, 15 minut do odebrania dżuny i wszystko ustało, jak ręką odjął. W czepku urodzony normalnie. No pod przedszkolem też troszkę popadało, ale nie ma tragedii, jest ok. To nie są takie urwania chmury, jak czasami potrafią się przytrafić, że no, jak to kiedyś pokazywałem, prawie że po kolana brodzi się tutaj po ulicami, nic nie dojeżdża, trzeba fizycznie dziecko odebrać. Także dzisiaj jest spokojnie, mimo że naprawdę była ściana wody, ale krótko. Kilka minut dosłownie. Także to z tym sobie radzą dobrze. Okej, no to czekam. No malutku. Młodziutka już odebrana, ale oczywiście pytanie, czy jakiś prezent mam dla niej. Mówię, nie mam prezentu dla ciebie, nie było dzisiaj kiedy pojechać kupić. Ale chodź do sklepu, wybierz sobie coś tam. Także niech sobie jakiś drobiazg malusieńki wybierze.
I wracamy do domu. Tak, wiem, kochanie. Kisses from Hershey's. Wybieraj, kochanie, wybieraj. A ja idę zobaczyć, bo mleko nam się skończyło, to wezmę. Strasznie ta muzyka w tle nam daje, ale zobaczcie. Plasterek, przepraszam, bo mleko odłożę, to które wziąłem. Nasze polskie. Plasterek dosłownie, no to przezroczysty prawie, że. Mikro, $1.52, edamski, ser edamski. Tanio nie jest. Dobra, ja mleko już wziąłem, teraz jeszcze tylko młoda musi ogarnąć swoje potrzeby. Jesteśmy już w domu. No, to nie były wielkie zakupy, ale jednak najważniejsze, że jest mleko. Jestem również w gotowości na jedzonko dla Juny. Zaraz będziemy jej szykowali posiłek. Będziemy, w sensie ja będę jej szykował ten posiłek. Na jutro również jestem w gotowości, jeśli chodzi o kwestie lunchowo-śniadaniowe do szkoły. Także generalnie uznaję, że temat jest popchnięty do przodu. Że najpierw w tej lodówce, czy mogę pokazać tak z grubsza. Coś tam jest. Są owoce, są warzywa. O, przeżyję. Na pewno. Dobra, no to wchodzimy w takim razie w fazę popołudniowo-wieczorną naszego dnia dzisiaj.